Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na krótkiej konferencji przed spotkaniem z naszymi posłami, naszym tutaj z naszego okręgu Tadeuszem Tomaszewskim i Tomkiem Trelą z Łodzi. Bardzo nam miło, prosimy o, oddaję do dyspozycji tutaj panów posłów. Tadeusz pierwszy. Szanowni Państwo, Nowa Lewica, spotykając się na spotkaniach otwartych z mieszkańcami, po pierwsze prezentuje swój dorobek programowy, który został przygotowany w formie projektów ustaw. Takich projektów ustaw zgłosiliśmy w parlamencie w tej kadencji ponad 200. Po drugie, przedstawia również swoje opinie dotyczące aktualnej sytuacji w kraju i po trzecie, przybliża też nasze przygotowania do wyborów parlamentarnych. Zapraszamy na teren województwa wielkopolskiego parlamentarzystów, którzy odgrywają znaczącą rolę. Tomek Trela jest naszym przedstawicielem Komisji Finansów Publicznych, ma duże doświadczenie samorządowe, był zastępcą prezydenta Łodzi i jest osobą, która współodpowiada za politykę Nowej Lewicy jako wiceprzewodniczący władz krajowych Nowej Lewicy. W ramach tych projektów, które złożyliśmy, jest tak zwany pakt dla seniora. W ramach tego paktu dla seniora przede wszystkim chcielibyśmy, aby w dobie bardzo wysokiej inflacji i drożyzny, waloryzacja odbywała się dwa razy w roku, kiedy inflacja przekroczy 10%, czyli 1 marca i 1 września. Po drugie, wspólnie tutaj informując Państwa, również złożyliśmy obywatelski projekt ustawy o rencie wdowiej na terenie Waszego powiatu. Ponad 600 osób złożyło podpisy pod tym projektem. Ponad 202 tysiące obywateli udzieliło poparcia temu projektowi, który przewiduje możliwość otrzymania, kiedy jedna z osób odchodzi, 50% własnej emerytury, bo po zmarłym małżonku otrzymuje się 85% renty wdowiej. To ważne wsparcie systemowe dla gospodarstw senioralnych, przede wszystkim dlatego, że kiedy jedna osoba odchodzi, trzeba utrzymać mieszkanie, trzeba ponosić koszty związane z leczeniem, a tych środków jest zdecydowanie mniej. Po trzecie, emerytury pomostowe. Tutaj mamy do czynienia z publicznym kłamstwem pana prezydenta Andrzeja Dudy i jego imiennika, przewodniczącego Związku Zawodowego Solidarność, bo ich reprezentacja polityczna w parlamencie zablokowała obywatelski projekt ustawy o emeryturach pomostowych. Pani przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, mimo naszych wniosków i apeli, systematycznie zatrzymuje pracę nad tym projektem, a to jest projekt dla ludzi, którzy po pierwsze długo pracowali, odprowadzali składki emerytalne, czyli mężczyźni 40 lat, kobiety 35 lat i mieliby możliwość przejścia na emeryturę wtedy, zwłaszcza kiedy mają uszczerbek na zdrowiu, czy pracują chociażby w takich zawodach jak piekarze. Trzecia kwestia to bon turystyczny. Uważamy też, że seniorom taki bon turystyczny powinien być przynależny. O to walczyliśmy, kiedy był wprowadzany ten bon turystyczny. Wówczas większość odrzuciła. Myślę, że w tej chwili ten bon turystyczny pomógłby zarówno gospodarce, ale także seniorom na godne życie. Ale także takie rozwiązanie, które ma w dobie wysokich cen energii elektrycznej pomóc na oszczędność energii elektrycznej, to jest bon AGD. Ten bon AGD przysługiwałby każdej rodzinie na wymianę właśnie starej lodówki czy starej pralki. Byłaby szansa na zwiększenie pobytu i pomoc dla mieszkańców. To są jedne z głównych tychże projektów związanych z programem adresowanym dla seniorów. Uprzejmie proszę pana posła Trelę o przedstawienie naszych propozycji związanych z polityką mieszkaniową. Bardzo dziękuję. Dziękuję Tadeuszu, dziękuję koleżanki i koledzy za zaproszenie dzisiaj do Turku, do mojego sąsiedniego województwa wielkopolskiego.
to bardzo miłe, że możemy się tutaj spotkać i porozmawiać z mieszkańcami o naszym programie, bo tak jak Tadeusz powiedział, my jeździmy na te spotkania i z otwartą przyłbicą rozmawiamy o problemach, ale mówimy też o receptach i o naszych rozwiązaniach. Nie ukrywamy naszych postulatów programowych, nie mówimy, że przedstawimy je w kampanii wyborczej, tylko rozmawiamy o tych postulatach teraz. Ale ja zanim powiem o programie mieszkaniowym, chcę powiedzieć o tym, co mieliśmy 1 maja. Bo 1 maja oprócz Święta Pracy mieliśmy 19 lat Polski w Unii Europejskiej. I chcę to podkreślić bardzo wyraźnie tutaj w województwie wielkopolskim, że te 19 lat temu to właśnie polska lewica wprowadzała nasz kraj do Unii Europejskiej z takim fundamentalnym założeniem, że wstępujemy do tej wielkiej europejskiej rodziny po to, żeby każdego roku zwiększać nasz potencjał i nasze szanse, żeby równać się z Francuzami, z Niemcami, z Hiszpanami, z Włochami. A od 8 lat, dokładnie od 8 lat mamy rząd, który absolutnie robi wszystko, żeby nas nie dosyć z tej Unii Europejskiej wyprowadzić, tylko żeby nasze szanse na rozwój były coraz mniejsze. I chcę dzisiaj zadeklarować tutaj bardzo jednoznacznie w imieniu Lewicy. Jeżeli po wyborach październikowych Lewica będzie współrządzić, jedną z pierwszych decyzji będzie odblokowanie pieniędzy z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Myśmy za tymi pieniędzmi ponad 2 lata temu głosowali. Tych pieniędzy Polsce przysługuje w dokumentach europejskich aż 270 miliardów złotych. 120 miliardów dotacji i 150 miliardów złotych niskooprocentowanych pożyczek. Gdybyśmy mieli te 270 miliardów podzielić na obywateli naszego kraju, wyszłoby ponad 7 tysięcy złotych na jednego obywatela. Oczywiście te pieniądze nie są bezpośrednio dla obywateli, ale one są dla samorządowców, dla przedsiębiorców i pośrednio dla obywateli. Więc chcemy tutaj z panem posłem Tomaszewskim złożyć taką deklarację, że dla nas Unia Europejska to jest partner, a nie wróg. I z Unią Europejską trzeba negocjować, pertraktować, a nie się z nimi kłócić, bo te pieniądze wcześniej czy później do Polski przypłyną, a my zrobimy wszystko, żeby one przypłynęły po październiku. I rzecz druga, o której chcę powiedzieć, to nasz program mieszkaniowy. My dzisiaj borykamy się z gigantycznym problemem mieszkań. I żaden kolejny program, kredyt 2%, kredyt 0%, definitywnie nie będzie rozwiązywał problemu mieszkalnictwa. Bo jest grupa obywateli, która jest zdecydowana na to, żeby zaciągnąć kredyt na 20, 30, 40 lat, ale jest też grupa obywateli, która chce mieszkać, chce tutaj pracować, chce wspierać nasz kraj, ale nie chce zaciągać tak długiego zobowiązania. I tu wychodzi naprzeciw temu rozwiązaniu Lewica i proponuje budownictwo mieszkaniowe na wynajem. I proszę sobie wyobrazić, że rządzi Lewica, realizuje ten program, spotyka się z burmistrzem Turku i mówi: panie burmistrzu, czy ma pan grunt pod to, żeby budować tutaj w Turku mieszkania na wynajem? Mam grunt. To my zabezpieczamy pieniądze w budżecie państwa, przekazujemy te pieniądze do samorządu, samorząd te mieszkania buduje, samorząd ustala czynsz, który oczywiście musi być czynszem preferencyjnym dla mieszkańców i samorząd tymi mieszkaniami dysponuje. I my chcemy stworzyć taki system, jak działa to w Europie Zachodniej, że część mieszkań czy część zasobu mieszkaniowego jest w dyspozycji państwa, czy to w dyspozycji władz lokalnych. To rozwiązuje realnie problem, bo deweloperzy, widząc konkurencję po stronie publicznej, muszą uważać z cenami, bo nie są monopolistami, a ludzie, którzy nie chcą brać długoletnich kredytów, mają dach nad głową. My zobowiązujemy się, że na budownictwo mieszkaniowe chcemy każdego roku przeznaczyć minimum 20 miliardów złotych z budżetu naszego państwa. 20 miliardów złotych z budżetu państwa, gdzie budżet po stronie wydatkowej to 670 miliardów, a wydatki poza budżetem to blisko 400 miliardów, czyli ponad bilion, to jest kropla w morzu. A te 20 miliardów konsekwentnie inwestowane i nie rozdawane po uważaniu, jak to robi Prawo i Sprawiedliwość, tylko będziemy wspierać te samorządy, które chcą realizować nasz program, a przecież Lewica współrządzi we Włocławku i tam takie budownictwo komunalne ma miejsce, jest receptą na kryzys mieszkaniowy. I do tego się zobowiązujemy, o tym będziemy na każdym spotkaniu mówić i do tego będziemy przekonywać. I nawet jak Państwo zobaczycie ekonomistów, specjalistów od rynku nieruchomości, nawet tych, którzy nie są po stronie lewicowej, tylko mają poglądy liberalne czy centrowe,
to oni dzisiaj otwarcie mówią, że jedyny program, który w perspektywie lat może rozwiązać ten problem mieszkaniowy, to jest program Lewicy. Dlatego o tym bardzo konsekwentnie i z taką wielką determinacją będziemy na spotkaniach mówić. Mówimy tu dzisiaj Państwu, ale zaraz pewnie będziemy mówić to na spotkaniach mieszkaniowych. I co jest ważne, my na tych spotkaniach chcemy odpowiadać też na trudne pytania, bo są na takie pytania. Ja byłem 3 tygodnie temu w Nowym Sączu, tam były bardzo trudne pytania, bo jest trudny teren dla Lewicy, ale my tych spotkań się nie boimy. Będziemy rozmawiać dzisiaj w Turku. W przyszłym tygodniu jesteśmy z posłem Tomaszewskim w województwie kujawsko-pomorskim, później na Warmii i Mazurach. Mamy się spotykać i mamy przekonywać do naszych postulatów programowych i będziemy to bardzo konsekwentnie robić aż do ostatniego dnia kampanii wyborczej.